Hej moi kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałabym wspólnie z Wami odpakować dwie przesyłki, które przyszły do mnie wczoraj i dzisiaj. Wczoraj przyszła ta, a dzisiaj przyszła ta. Także obie są prawdopodobnie z apteki, z tego co kojarzę. Także pokażę Wam rzeczy, które domówiłam dla dziecka i tam będzie chyba kilka rzeczy też dla mnie. Więc jeżeli jesteście ciekawi zamówienia z aptek, zapraszam Was do obejrzenia. Okej, moi kochani, także zaczynamy od pierwszej paczuszki i jest to apteka Manada. Ja z Manady już zamawiałam kilkakrotnie. Dlaczego zdecydowałam się znowu zamówić? A to z tej racji, że dostałam darmowy kod na przesyłkę, więc nie musiałam płacić kosztów przesyłki. I tak, i za chwilkę Wam pokażę, co tu ciekawego zamówiłam. Jak zwykle sterta, jakiś ulotek, to nie za bardzo mnie interesuje. O, zresztą, chociaż nie, tutaj dostaliśmy, widzę dwie próbki. Pierwsza próbka z La Roche-Posay i jest to, co to jest? To jest krem. Taki, wiecie, taka próbeczka kremu. Ojejku, jak się odbija światło, nie wiem czy... O, teraz widzicie. I druga próbka to jest, słuchajcie, nawilżająca emulsja dla skóry suchej i bardzo skórej. I to też jest próbka. Także dwie próbeczki. I są to kompresy z włókniny z Medicompa. Ja, u mnie te, jeżeli chodzi o te kompresy, to naprawdę powiem Wam szczerze, idą w hurtowych ilościach. Zresztą tak jak mi kiedyś wspomniałyście pod jednym z wcześniejszych filmików z aptek, napisała mi jedna z Was, że będą szły w ogromnych ilościach i rzeczywiście idą w bardzo dużych ilościach. Ja używam tych kompresów m.in. na przykład do przemywania oczek i powiem Wam szczerze, że kompresy z włókniny sprawdzają mi się 100 razy lepiej niż te kompresy z gazy, dlatego że kompresy z gazy dla mnie one są bardzo takie szorstkie i takie sztywne i podrażające moim zdaniem trochę buźkę dziecka. Natomiast te, jeżeli chodzi o włókninę, są naprawdę delikatne i 100 razy bardziej wolę te. Także zamówiłam 3 opakowania i jedno opakowanie kompresy z włókniny. Nie, z włókniny, także w porządku. Takie opakowanie jeszcze. Także na razie przez jakiś czas nam wystarczy. Oczywiście, wiecie, co chwilę się coś domawia, więc bez problemu. Zamówiłam duże opakowanie takiej wody fizjologicznej. Ona mi właśnie służy do przemywania oczek, do przemywania twarzy. Jeżeli chcemy wytrzeć buźkę, to też jest bardzo fajne, do przemywania pępuszka. I ja zamówiłam z firmy właśnie pierwszy raz Unimer Baby. I tu mam 50 takich właśnie fiolek. I też na jakiś czas mi to wystarczy. Więc jeszcze oczywiście mam i jedno i drugie, ale wiecie, ja tak wolę zapobiegawczo sobie zamówić. Dla siebie zamówiłam podpaski. Słuchajcie, trzeba się, że tak powiem, trochę zaopatrzyć, bo nie wiem, kiedy nastąpi powrót okresu. Poczekajcie, sobie siądę może. Powrót okresu, dlatego że... no nie wiem kiedy, bo wiecie, to jest wszystko rozregulowane teraz, a jednak podpaski wolę mieć w domu. Z Belly Night takie długie i z Belly Herbs takie już krótsze. Paski do glukometru, bo mierzę dalej aktualnie cukier w ciąży. Oczywiście bardziej zwracałam na to uwagę i naprawdę systematycznie po każdym posiłku sprawdzałam ten poziom cukru. Teraz już powiem Wam szczerze, że troszkę to zaniedbałam. Myślę, że też przez, wiecie, przez wzrost obowiązków. Ale zamówiłam sobie, bo mi się skończyły i staram się przynajmniej raz, dwa razy dziennie sobie ten cukier po posiłku zmierzyć, żeby zobaczyć, jak to wszystko, wiecie, funkcjonuje. Dobra, kolejna rzecz to jest rzecz, którą poleciła mi położna. Położna w szpitalu, kiedy jeszcze leżałam z niunią. I ona właśnie poleciła mi ten Symbiosis Beefy Baby od urodzenia i to jest taki suplement diety z 2 szczepami, z tego co pamiętam, ale zaraz Wam powiem. Tak. 2 szczepy bakterii, które zostały uzyskane za pomocą opatentowanej metody mikroenkapsulacji.
dzięki której są one chronione przed działaniem kwasu żołądkowego. I właśnie ten produkt został mi polecony przez nią. Nie wiem, czy on jest warty, czy on był warty zakupu. On kosztował 20 kilka złotych, 20 chyba 5 albo 6. Także no zobaczymy. 4-tygodniowa suplementacja, 5 kropli dziennie. No dobra, w każdym razie wzięłam. Dobra, następną rzeczą jest Tormentalum. I to jest właśnie na jakieś odparzenia, jeżeli chodzi o takie pieluszkowe odparzenia płci. Nasza niunka na szczęście nie ma jakichś takich większych problemów. Aktualnie używam sudokremu, ale czytałam, że ten Tormentalum też jest dosyć dobry. Ale to wszystko, mówię, wyjdzie pewnie w trakcie. Jest to taka właśnie maść na takie delikatne odparzenia. Wodę morską, spray do nosa z Bepanthenu Baby. Czekajcie, bo tak się światło odbija, że nie wiem, czy wy coś w ogóle widzicie. O, teraz widzicie. Także taką wodę morską do przemywania noska. I ostatnia rzecz już z tego zamówienia to są pampersy. I to są pampersy jedynki od 2 do 5 kg, 38 sztuk. Także tak, jedne pampersy, bo pampersy w sumie zamówiłam przy okazji, dlatego że my pampersy coraz tam, wiecie, kupujemy, ale z racji tego, że robiłam zamówienie w aptece i były w dobrej cenie, bo teraz już nie pamiętam w sumie jakie, bo tu nie mam paragonu, bo faktura była wysyłana na maila, ale były na pewno w dobrej cenie. Dobra, w każdym razie tak. Przechodzimy do drugiego opakowania, gdzie są moje magiczne nożyczki, są tutaj. O, i tu niespodzianka, bo myślałam, że to jest paczka z drugiej apteki, a jednak nie jest to paczka z drugiej apteki, tylko jest to prezent od mojej siostry. A myślałam, że to jest druga apteka, bo jeszcze druga apteka z W-apteki powinno dojść. Ale jednak to nie jest to, a już Wam pokazuję, co to jest. Jej siostra zamówiła mi z Brity taki dzbanek filtrujący. Jak wiecie, my się zaopatrujemy z Tomkiem w te takie butle 5-litrowe z Biedronki albo z innego sklepu. Ale właśnie siostra pomyślała, żeby mi kupić coś takiego. Tutaj mamy właśnie tą Britę z trzema wkładami. Nie mam pojęcia, ile to kosztowało, bo mówię, ja to dostałam od swojej siostry. W każdym razie jest dzbanek, są te filtry. No. Także o, tak się prezentuje, kolor taki trochę zielonkawy. I myślę, że będzie się fajnie sprawdzał. On jest plastikowy, myślałam, że jest szklany, plastikowy, ale ładnie wygląda, więc powiem Wam, że przyda nam się, dlatego że u nas woda idzie w futowych ilościach, ja pochłaniam ogromne ilości, Tomek pije też bardzo dużo, także taki dzbanek nam się na pewno przyda. Mam nadzieję, że takie rozpakowanie wspólnie z Wami Wam się podobało. Ja już muszę kończyć, bo idę do dziecka. Buziaki dla Was. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i serdecznie. Pa, pa, cześć, trzymajcie się.